Czy sport i polityka międzynarodowa mogą być ze sobą w parze? Dla wielu osób to połączenie kontrowersyjne. W końcu istotą zmagań atletów i sportowców miała być rywalizacja w duchu szacunku i wzajemnego zrozumienia. Historia pokazała jednak, że najciekawsze zmagania zawsze miały w tle kontekst polityczny. O kilku takich przykładach opowiem w tym materiale. Jedną z najgłośniejszych sytuacji w ostatnich latach, w której porządek polityczny mieszał się z porządkiem społecznym, był 2014 rok i zimowe igrzysko olimpijskie w Soczi. Na całym świecie organizacje pozarządowe wzywały do bojkotu tej imprezy ze względu na rażące przykłady łamania praw człowieka w Rosji. Żaden uczciwy polityk nie może pojawić się na tych igrzyskach. Szczególnie interesująca jest rola Thomasa Bacha. On jest Niemcem i jako Niemiec powinien się czegoś z historii nauczyć, a zamiast tego przymila się do Putina, mówił Garry Kasparow, Rosjanin, arcymistrz szachowy i żywa legenda tego sportu. Kontrowersje wokół igrzysk w Soczi toczyły się jeszcze na wiele miesięcy po zakończeniu całej imprezy. Jednak sami sportowcy i sportsmenki zdawali się unikać jakichkolwiek komentarzy na temat organizatorów. Trudno się temu dziwić. Federacje sportowe w znaczący sposób uzależnione są od sponsorów. Wielkich firm, które w zamian za promowanie ich produktów przekazują znaczne sumy pieniędzy na sport. Firmy te, ze względu na swój komercyjny charakter, chcą trafić do najszerszego grona odbiorców, a to skutecznie blokuje angażowanie się sportowców w politykę, bo może budzić niechęć i kontrowersje wśród docelowych klientów firm. Najprostszym sposobem, by tego uniknąć, jest więc omijanie drażliwych tematów. Dziś sportowcy bardziej od bycia wzorem uniwersalnych wartości, takich jak wytrwałość i ambicja, przypominają bardziej celebrytów. I choć zdarzają się od tego wyjątki, to przecież kiedyś w byciu sportowcem chodziło o coś więcej niż o popularność. Żeby dobrze to zrozumieć, musielibyśmy się cofnąć o ponad 100 lat. W 1916 roku w Berlinie miały odbyć się Igrzyska Olimpijskie, które z powodu I wojny światowej nie doszło do skutku. Niemcy jednak nie zamierzały rezygnować z walczonego prawa do bycia gospodarzem. Udało się dopiero 20 lat później, w roku 1936, za czasów panowania Adolfa Hitlera. Co ciekawe, sam Führer początkowo był ogromnym przeciwnikiem igrzysk, uważając je za rozrywkę dla Żydów i masonów. Oczywiście decyzja Komitetu Olimpijskiego wzbudziła jeszcze więcej kontrowersji niż ta, o których opowiadałem przy okazji igrzysk w Soczi. Choć wydarzenia w Berlinie odbywało się na 3 lata przed wybuchem II wojny światowej, to już wtedy III Rzesza była znana z represji antysemityzmu. Komitet Olimpijski uważał jednak, że Niemcom trzeba zadośćuczynić za niezrealizowane igrzyska w 1916 roku. Tym razem opinia publiczna zareagowała bardziej stanowczo. Wielu zawodników i miłośników sportu zdecydowało się zbojkotować igrzyska w Berlinie. Bojkot Berlina nie musiał jednak oznaczać rezygnacji ze sportowych marzeń. Barcelona, która również starała się o organizację igrzysk w 1936 roku, postanowiła zorganizować wydarzenie alternatywne, w którym oprócz sportu ważne było wyrażanie swojego sprzeciwu wobec faszystowskich poglądów, które dochodziły w tamtym czasie do głosu nie tylko w Niemczech. Igrzyska w Barcelonie otrzymały nazwę Olimpiady Ludowej, co miało podkreślić oddolny i społeczny charakter imprezy. Okazało się, że wartości promowane podczas igrzysk w Barcelonie zyskały przychylność zarówno wśród sportowców, jak i kibiców. W publikacji The Olympiada Popular Barcelona 1936 Sports and Politics in Age of War liczbę zgłoszonych uczestników szacuje się na 10 tysięcy. Tym samym tzw. Olimpiada Alternatywna mogła pochwalić się większym zainteresowaniem niż igrzyska w Berlinie, na których pojawiło się nieco ponad 4 tysiące uczestników, czyli prawie o połowę mniej niż w stolicy Katalonii. A to jeszcze nie wszystko, ponieważ na dzień przed rozpoczęciem igrzysk w Barcelonie w Hiszpanii doszło do przewrotu wojskowego. Generał Franco, który nie mógł pogodzić się ze zwycięstwem socjalistów w wyborach parlamentarnych, postanowił zebrać wojsko oraz sympatyków wywodzących się ze środowisk nacjonalistycznych i siłą odzyskać władzę w kraju. Co zrobili wtedy sportowcy, którzy zebrali się w Barcelonie? Oczywiście wielu postanowiło uciec z Hiszpanii w trosce o własne życie, ale nie brakowało takich, którzy postanowili, że zostaną i będą bronić republiki oraz demokracji. Wśród nich było wielu Polaków, z których utworzono 13. Brygadę Międzynarodową imienia Jarosława Dąbrowskiego. Wśród Polaków popularne było powiedzenie, że jeśli dziś padnie Madryt, to jutro padnie Warszawa. Historia pokazała, że mieli rację. Podobne brygady zostały utworzone z ochotników z Francji, Anglii czy Ameryki. O fenomenie brygad międzynarodowych w tamtych czasach rozpisywali się najwięksi literaci oraz dziennikarze. O bohaterstwie Polaków możecie przeczytać w reportażu George'a Orwella w Hołdzie Katalonii, czy powieści Komu bije dzwon Ernesta Hemingwaya. Wróćmy jeszcze na chwilę do Berlina, bo choć nazizm i antysemityzm położyły się cieniem na tamtejszych igrzyskach, to jest jeden incydent, o którym nie można nie wspomnieć w kontekście polityki międzynarodowej i sportu. Mowa oczywiście o słynnym geście Jessego Owensa, czarnoskórego reprezentanta USA, który, przeciwstawiając się panującym w III Rzeszy zasadom, w czasie ceremonii medalowej nie pozdrowił Hitlera nazistowskim gestem Sieg Heil.
Zdjęcie dokumentujące tę krótką chwilę, kiedy Owen stoi pomiędzy dwójką biegaczy z Niemiec i jako jedyny nie wykonuje niemieckiego salutu, przeszło do historii i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych stop klatek zrobionych w czasie Igrzysk Olimpijskich. O samym lekkoatlecie w 2016 roku powstał doceniany przez publiczność film pełnometrażowy pod tytułem Zwycięzca w reżyserii Stephena Hopkinsa. Przy okazji historii Jessego Owensa warto przypomnieć o bardzo podobnym incydencie związanym z Polską. Podczas 22 Igrzysk Olimpijskich w Moskwie oczy całego świata zwrócone były w kierunku polskiego tyczkarza Władysława Kozakiewicza. Nasz lekkoatleta zasłynął nie tylko zdobyciem złotego medalu, ale również gestem, jakim odwdzięczył się gwiżdżącym na niego kibicom z Rosji. Słynny gest Kozakiewicza miał podwójny wymiar. Po pierwsze, indywidualny. Kozakiewicz pokazał, że nie zgadza się na pogardliwe traktowanie przez rosyjską publikę i nie będzie przymykał oczu na jej prowokacje. Drugi, polityczny. W latach 80. Rosjanie byli obwiniani za wszystkie absurdy i niedorzeczności systemu komunistycznego. Kozakiewicz doskonale zdawał sobie sprawę, jak symboliczny będzie jego gest. Tak zwany gest Kozakiewicza stał się symbolem. Ale sam sportowiec powtarza, że zdecydował się na niego pod wpływem chwili. Dziś, prawie 40 lat od tego wydarzenia, zapytany przez dziennikarzy sportowiec odpowiada, że nie żałuje tego, co zrobił. Zostawmy na razie Igrzyska Olimpijskie i porozmawiamy o dyscyplinie sportowej, która wzbudza ogromne emocje na całym świecie i która ze względu na swój charakter najczęściej łączy się z polityką. Mowa oczywiście o piłce nożnej. Na pewno każdy kiedyś słyszał o wielkich klubach piłkarskich, takich jak Barcelona, Manchester United czy Juventus. Drużyny te mają fanów na całym świecie, ale jest jeden mały klub, który choć nigdy nie odniósł większych sukcesów sportowych i od wielu lat gra w drugiej niemieckiej lidze, to cieszy się uznaniem oraz równie wielką sławą. Tą drużyną jest niemiecki FC St. Pauli. Swoją nazwę klub zawdzięcza portowej dzielnicy Hamburga, z której pochodzi i którą od ponad 100 lat reprezentuje. Przydomek Piraci, piłkarze i kibice St. Pauli zawdzięczają fladze z trupią czaszką, jaka od lat 80. powiewa na stadionie Millentor. Pseudonim jednak nie odnosi się wyłącznie do portowego charakteru dzielnicy. St. Pauli to prawdziwi buntownicy w świecie wielkiego futbolu. Przykładowo, klub od lat przeciwstawia się rasizmowi i wykluczeniom. Wystarczy przyjść pod stadion, żeby zobaczyć wymalowanym na nim wielki napis. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej faszyzmu, nigdy więcej trzeciej linii. Bardzo podobny do tego, który zdobi Westerplatte. O St. Pauli ostatnio było głośno jeszcze w 2019 roku ze względu na kontrowersyjną decyzję wyrzucenia młodego i rokującego piłkarza Chen Kazahina. Czym takim naraził się pomocnik? Wspieram naszych bohaterskich żołnierzy i armię. Nasze modlitwy są z wami, napisał piłkarz w mediach społecznościowych. Ta deklaracja okazała się być płachtą na byka dla kibiców St. Pauli. Dlaczego? Zachin w ten sposób udzielił poparcia dla tureckiej armii, która od wielu lat atakuje i niszczy pozycję Kurdów, czyli 25-milionowej mniejszości etnicznej, która zamieszkuje rejony Turcji, Iraku, Iranu oraz Syrii. Dla Turcji rządzonej przez Recep'a Erdoğana sytuacja z Kurdami przypomina trochę tę przedstawioną w komiksach o Asterixie i Obelixie. Kurdowie, niczym słynna wioska Galów, bronią swojego terytorium przez znacznie liczniejszą i silniejszą armią turecką. Kibice St. Pauli nie tylko nagłaśniają przypadki brutalności armii Erdoğana, ale również organizują pomoc i zbiórki najpotrzebniejszych środków dla ludności kurdyjskiej. St. Pauli lubi również od czasu do czasu nadepnąć na odcisk Światowej Federacji Piłkarskiej. W 2006 roku, kiedy w najlepszy trwał niemiecki mundial, klub z Hamburga postanowił zorganizować swój własny turniej. Ale dla państw nieuznawanych przez FIFA. FIFA World Cup, bo tak nazywała się impreza, zagrały m.in. reprezentacje wspomnianego Kurdystanu, Górskiego Karabachu, Grenlandii czy Tybetu. Drużyna St. Pauli wystąpiła na turnieju jako niezależna Republika Hamburga. Turniej FIFA ostatecznie wygrała reprezentacja Cypru Północnego, która po rzutach karnych pokonała reprezentację Zanzibaru aż 4-1. Co ciekawe, w turnieju występowała reprezentacja Gibraltaru, która jako jedyna wywalczyła swoje prawo uczestnictwa w imprezach organizowanych przez FIFA. Oprócz samego turnieju, St. Pauli zorganizował specjalną strefę kibica, w której można było spróbować kuchni każdej z występujących reprezentacji oraz posłuchać wykładów o kulturze i obyczajach uczestników FIFA World Cup. Drużyna z Hamburga słynie z tego, że zawsze kiedy na świecie dzieje się coś złego, to klub stara się nieść pomoc. Tak było również w trakcie tzw. kryzysu imigracyjnego. Kiedy w niemieckich mediach wrzała dyskusja, czy przyjmowanie kolejnych imigrantów jest bezpieczne, wtedy klub St. Pauli nie tylko pomógł ponad 300-osobowej grupie imigrantów w znalezieniu domu w Hamburgu, to jeszcze otworzył dla nich drużynę piłkarską, by grający tam zawodnicy łatwiej mogli zaadaptować się w nowym środowisku. Drużyna imigrantów otrzymała nazwę FC Lampedusa, na cześć Lampeduzy, wyspy położonej na Morzu Śródziemnym, do której co roku przybywa najwięcej imigrantów.
Sankt Pauli zapłaciło za profesjonalny sprzęt piłkarski oraz udostępniło drużynie swoje boiska. Choć FC Lampedusa nie może brać udziału w oficjalnych niemieckich rozgrywkach, to już od 5 lat regularnie występuje w turniejach towarzyskich, przekonując niemieckie społeczeństwo, że uchodźcy nie stanowią dla nich zagrożenia. Jeżeli historia drużyny Piratów wydała Wam się interesująca, to serdecznie polecam książkę mojego kolegi Fabiana Balickiego pod tytułem Więcej niż piłka nożna. Sankt Pauli z tą możliwością, w której możecie przeczytać więcej o niezwykłych przygodach drużyny z Hamburga. Kibice piłki nożnej są przyzwyczajeni do tego, że co jakiś czas kluby lub reprezentacje w symboliczny sposób nawiązują do ważnych wydarzeń historycznych. Dzieje się tak na przykład 11 listopada w Anglii, kiedy piłkarze Premier League w swoje stroje meczowe wpinają kwiaty maku na znak pamięci o weteranach I i II wojny światowej. Ale kiedy spojrzymy na początki tego sportu w Europie, to okaże się, że bardzo wiele drużyn swój charakter i stadionową specyfikę zyskiwało właśnie w odpowiedzi na działania polityczne. Doskonałym tego przykładem jest szkockie miasto Glasgow, w którym swoją siedzibę mają dwa zwaśnione ze sobą kluby – Rangers i Celtic. Rywalizację między tymi drużynami nazywa się nawet Świętą Wojną. Ale żeby dobrze zrozumieć ten termin, trzeba przyjrzeć się historii obu szkockich drużyn. Kibice Rangersów wywodzą się z protestanckiej części mieszkańców Glasgow. Charakteryzuje ich mocno konserwatywne poglądy, oddanie rodzinie królewskiej oraz unionistyczne przekonania. Kolorami Rangersów jest niebieski, biały i czerwony. Jest to oczywiste odniesienie do flagi Zjednoczonego Królestwa. Te same barwy znajdziemy w herbie drużyny. Klub Celtic został za to założony przez irlandzkich imigrantów, którzy opuścili Zieloną Wyspę na skutek panującego w XIX wieku głodu. Kibice Celticu to katolicy o bardzo lewicowym światopoglądzie. W dodatku wywodzą się z robotniczych środowisk, co sprawia, że wzajemne animozje między kibicami sięgają zdecydowanie dalej poza kontekst sportowy. Swego czasu przekonał się o tym Artur Borut. Polak występował w drużynie Celticu w latach 2005-2010 i uwielbiał zachodzić za skórę kibicom Rangersów. Podczas jednego ze spotkań derbowych Borut wykonywał religijne gesty i udawał, że błogosławi trybuny. Wśród kibiców Rangersów zawrzało. Jeszcze innym razem Artur Borut pod strój bramkarza włożył koszulkę z wizerunkiem Jana Pawła II i napisem Boże błogosław papieża. W podzielonym Glasgow takie wydarzenie nie przeszło bez echa, a tym razem wobec Polaka zarządzono postępowanie dyscyplinarne. Oczywiście rywalizacja między Celticiem i Rangersami to tylko jeden z wielu przykładów, jak polityka znajduje swoje odbicie w piłce nożnej. A jeśli myślicie, że rywalizacja między Szkotami jest przesadzona, to musicie wiedzieć, że całkiem niedawno izraelski klub sportowy Beitar Jerusalem do swojej nazwy dodał słowo Trump na cześć obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Na zakończenie chciałbym podzielić się z Wami cytatem z John'ego Carlina, brytyjskiego dziennikarza sportowego i pisarza. Sport ma moc zmienienia świata, ma moc inspirującą, rzadką moc jednoczenia ludzi. W obalaniu barier rasowych jest potężniejszy niż rządy. Jeśli oglądacie to wideo na platformie YouTube, to koniecznie dajcie znać, czy chcielibyście więcej tego typu filmów. Dla tych, którzy materiał oglądają na zajęciach w szkole, mamy pytanie. Czy Waszym zdaniem sport i polityka powinny się mieszać? Czy sportowcy powinni angażować się w kwestie polityczne? Materiał powstał w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.